Cześć, witajcie ponownie. Dzisiaj zapoznamy się z animacją w technice sypkiej. Ja wykorzystam do tego mąkę, ale możecie użyć też na przykład piasku. Ważne jest, by pamiętać o kontrastowym tle względem naszego sypkiego materiału. Tematem dzisiejszej animacji jest podwodny świat. Zaczynajmy. Do techniki sypkiej mamy przygotowane czarne tło. Tutaj mamy mąkę, patyczki i różne rodzaje pędzelków. I nasz podwodny świat będzie składał się dzisiaj z dwóch wielkości ryb. Przygotowałam właśnie takie szablony, które pomogą nam w ustawianiu tutaj właśnie mąki na tym czarnym tle. Zacznijmy od zrobienia pierwszego zdjęcia samego tła. I możemy zacząć od tej mniejszej rybki. Ustawimy ją tak, żeby w połowie była widoczna z tej strony. I lekko obsypujemy tutaj ten nasz i pędzelkiem. Jak już mamy taką lekko widoczną rybkę, możemy tutaj pędzelkiem jeszcze bardziej zaznaczyć jej kształt, na przykład ogona. I robimy kolejne zdjęcie. Teraz ustawiamy sobie ten szablon. I przesuwamy rybę. I znowu pędzelkiem. Formujemy jej tutaj ogon. Możemy też zacząć robić trochę tło. Po prostu sypiemy tutaj na nasze tło trochę mąki. I za każdym razem przed zrobieniem zdjęcia będziemy trochę zmieniać jego trochę położenie właśnie tego sypkiego materiału. I robimy kolejne zdjęcie. Teraz przesuwamy dalej naszą rybę. Tutaj trochę dotykamy nasze tło. Możemy zrobić tak, żeby ono rozsypało się jeszcze dalej. I pędzelkiem poprawiamy naszą rybę. I robimy kolejne zdjęcie.
teraz możemy też wprowadzić gdzieś tą większą rybę, która może pojawić się na przykład od razu już na środku. Więc zaznaczymy tylko jej tutaj głowę i ona potem się pokaże cała. Zachęcamy do udostępniania Waszych prac na Instagramie i Facebooku, oznaczania Centrum Spotkania Kultur, tagowania pokratkowo z CSK i wysyłania na adres program@spotkaniakultur.com. Najlepsze prace udostępnimy na stronie CSK oraz Fundacji Art System. Powodzenia i do zobaczenia!